15 maja przypadł Międzynarodowy Dzień Rodziny. Został on ustanowiony przez ONZ w 1993 roku. Corocznie z okazji Święta Rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Śradzu zorganizował piknik rodzinny, na który zaproszeni byli podopieczni ośrodka. Wszystkich, którzy są zaprzyjaźnieni z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, którzy uczestniczą w różnych formach wsparcia, w ośrodkach wsparcia, którzy, z którymi się spotykamy częściej, rzadziej, ale którzy są obecni tutaj z nami. Zaprosiliśmy rodziny wielodzietne. Wspieramy także tych, którzy w obecnej chwili nie mają swoich rodzin. Osoby owdowiałe, ale także starsze, samotne. Zaprosiliśmy do świętowania także uchodźców z Ukrainy, których gościmy na terenie miasta Śradza, którzy tęsknią, aby wrócić do siebie i tam ze swoimi rodzinami spędzać czas. Zaprosiliśmy również gości, przedstawicieli urzędów, różnych instytucji, aby razem z nami obchodzili to święto. Wróćmy do gości. W pikniku uczestniczyli również przedstawiciele delegacji z trzech ukraińskich miast: Czychyryny z obwodu czerkaskiego oraz Baru i Koziatynia z obwodu winnickiego. Z tym ostatnim miastem Śradz współpracuje od lipca ubiegłego roku. Jesteśmy zaszczyceni. Są to goście, którzy przyjechali na wizytę studyjną, aby zobaczyć, jak funkcjonuje samorząd w naszym tutaj rejonie i jak funkcjonuje pomoc społeczna. Część osób jest w Śradzu, część w Duńskiej Woli, natomiast na dzisiejszym pikniku wszyscy przyjechali tutaj do nas i razem świętujemy, pokazujemy, jak można świętować, spędzać czas, jak takie formy wpływają na integrację osób z środowiska lokalnego. Na uczestników czekał poczęstunek, w tym darmowa wata cukrowa i grill, a dzieci miały do wyboru liczne animacje i stoiska oraz mini tor przeszkód. Była też zabawa taneczna i biesiadowanie przy muzyce.